Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. To kolejny list z Księgi Objawienia Jana, 2 rozdziału, od 8 do 11 wersetu. Kontynuuję moje rozważania na temat tejże księgi. Dziś chcę mówić o zborze w Smyrnie. Miasto Smyrna, obecnie Izmir, leży około 55 kilometrów na północ od Efezu. To była kwitnąca metropolia. Nigdzie poza Księgą Objawienia Jana, i to w zasadzie jeszcze tylko w pierwszym rozdziale, nie jest Smyrna wspomniana. Tu zginął śmiercią męczeńską w połowie następnego wieku Polikarp, biskup Smyrny, który cieszył się przyjaźnią apostoła Jana. Twierdzi się, że znał apostoła Jana. Jest to najkrótszy spośród 7 listów, które mamy w Księdze Objawienia. Nie ma w tym liście żadnego zarzutu, żadnej nagany, natomiast jest to pociecha i obietnica. Do anioła zboru napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. To bardzo ważne stwierdzenie. Zawsze mnie to porusza, gdy czytam ten tekst. Ten, który był umarły, a ożył, to nasz Pan, nasz Zbawiciel. Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia w zgromadzeniu zboru, na przykład takim jak nasze, przełożony zboru, czy prezbiter tego zboru, informuje zbór, że ktoś napisał list skierowany właśnie do tego zboru, do nich wszystkich. I oto wielkie zdziwienie, gdy dowiadują się, że autorem tego listu, skierowanego do nich osobiście, jest sam zmartwychwstały Jezus Chrystus. Ten, który był umarły i żyje. Sam fakt, że o nich pamięta, słyszy ich, dodaje im otuchy, dodaje siły. Myślę, że to wywołało na pewno wzruszenie w tym zborze, gdy ten list czytali. Możemy tylko z wielką radością stwierdzić, że tron nie jest pusty. Ludzie nie są pozostawieni sami sobie, a moce nie są bez kontroli. Bóg i Jezus Chrystus nie stracili kontroli nad tym, co się dzieje i dziać będzie. A więc nie jesteśmy wydani na łup wroga, demonów, na łup ludzi. Ten list powiada, jest ktoś, kto ma kontrolę nad światem. Ktoś, kto był i będzie. To mi przypomina od razu to stwierdzenie imienia Boga. Jestem, który jestem. Jest zawsze. Był, jest i będzie. To Bóg, który nie umarł. Tego sobie życzyli niektórzy z filozofów. Jest na tronie w niebie. Sprawuje władzę. I Bóg ma swój plan, który konsekwentnie realizuje. Jest taki słynny plakat. Ktoś napisał, że Nietzsche stwierdził, że Bóg umarł. Ale pod spodem ktoś napisał, Nietzsche umarł i podpisał się Bóg.
Taka jest prawda. Bóg nigdy nie umarł. Filozofom śniło się to, by powiedzieć, że Bóg umarł. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Myślę, że wierzący ludzie w Smyrnie mieli łzy w oczach, gdy czytali ten list, w którym ten uwielbiony Pan, który żyje, powiada i zapewnia ich wszystkich, że słyszy ich, że widzi ich, że są ważni. Świat ich oskarżał o kłamstwa. Stawano przeciwko nim, ale ich radością było wiedzieć, że Pan zna prawdę. To sprawiało, że byli bogaci, ale w Bogu. Pan wie wszystko na temat ucisku, który potem nastał. A jednak słyszą słowa Boga. Tyś bogaty. Myślę, że o tym możemy myśleć też w takich kategoriach współczesności. Świat może śmiać się z naszej wiary, może palcem wytykać naszą naiwność, może mówić, że jesteśmy naiwni w swej wierze, że to wszystko nie ma znaczenia. I możemy czuć się czasami sfrustrowani. Ale gdy wiemy, że Bóg zna prawdę, jest lżej żyć. Bóg zna prawdę. Może nie doświadczamy tego, czego doświadczył pierwszy Kościół, czego doświadczyły te zbory, do których kierowane jest to słowo. Ale jeśli tego nie doświadczamy dziś, to przed nami Kościół doświadczał. Ale wiem, że też i będzie jeszcze Kościół doświadczał różnych rzeczy niezwykłych, które nie będą przyjemne i miłe. Ale wiem, powiada Bóg, co dzieje się. Nie straciłem kontroli. Znam wasze życie. Wiem, jakie ponosicie konsekwencje bycia ludźmi wierzącymi. Dziś te konsekwencje może jeszcze nie są dramatyczne. Dziś możemy swobodnie wyznawać Jezusa Chrystusa. Kto daje nam gwarancję, że jutro się coś nie zmieni? Ale ten Bóg powiada, wiem, znam, czujcie się bezpiecznie. Tak odczytuję Księgę Objawienia Jana i te listy. Nie w kategoriach tego, co może będzie za ileś lat, może tygodni, a może setek lat. Dla mnie jest ważne, jak to słowo dziś przemawia do mnie, gdy je czytam, gdy przyglądam się temu słowu. To oni nauczyli się, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie, że człowiek może być bogaty w Bogu. To mówił Jezus Chrystus, gdy jeszcze był na ziemi. Przekazuje nam to Łukasz. Bóg mówi, znam, ale powstaje dramatyczne pytanie. Ale jeśli zna, to czy powstrzyma prześladowanie? Jakże wielu przed nami ludzi, którzy doświadczyli prześladowań, zadawało sobie pytanie, skoro Bóg zna i wie, dlaczego nie zatrzyma, dlaczego nie powstrzyma? On powiada, znam Twój ucisk, ale powiada, nie zapominam o cierpieniu Twoim. Ale wcale to nie oznacza, że zatrzyma ten ucisk. Zachmurzone niebo, burze w życiu nie są znakami Bożej nieprzychylności. Tak samo jak jasne niebo, spokojne wody nie są oznaką Jego miłości i upodobania. Te rzeczy nie mają z sobą wiele wspólnego. Bóg innymi kategoriami mierzy. Ale jako ludzie boimy się cierpień, boimy się prześladowań, boimy się takich bolesnych doświadczeń. Jako ludzie chcielibyśmy ich uniknąć. Każdy z nas by chciał przed tym gdzieś się schować, gdzieś się ukryć. Gdy czytam tę księgę, to ciągle mam w pamięci te słowa ludzi, którzy wołają góry i pagórki, upadnijcie na nas, przykryjcie nas. Chcieli uniknąć tych doświadczeń, schować się. Ale czasami takie doświadczenia były i są potrzebne. Nie zagwarantował im ten, który powiada, że wie, co się dziać będzie i wie, co się działo, spokojnego, bezpiecznego życia, beztroskiego i błogiego spędzania pielgrzymki ziemskiej,
Kłamcami są tacy kaznodzieje, którzy mówią, cudownie będzie tylko wyznaj Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, a wszystko będzie się układało sielankowo. To nieprawda. Duchowo, wewnętrznie będziemy bogaci, ale to wcale nie oznacza, że przed nami będą dywany rozścielać. Bóg powiada, będą doświadczenia, ale jestem z wami, by wam pomóc. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom, biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie obiecał, że zdejmie krzyż i jarzmo, ale obiecał, że nam pomoże je nieść. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To takie jest Boże prowadzenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To jest Boże prowadzenie. To nie brzmi czasami przyjemnie i myślimy sobie, nie chciałbym przechodzić doświadczeń i przechodzić tego, co przeszedł pierwszy Kościół, zbory wymienione w Księdze Objawienia, a potem też i następni ludzie wierzący, kiedy tępiono Kościół, mordowano chrześcijan. Niektórzy ludzie myślą, że niosą krzyż, a gdy są już z tym krzyżem na pierwszym piętrze, to tak lamentują, że ci na ostatnim już ich słyszą. A niesienie krzyża to nie lament, ale to wdzięczna chwała. Apostołowie, jest napisane w Dziejach Apostolskich, radowali się z tego, że byli godni cierpieć dla Chrystusa. Oczywiście cieszymy się wolnością i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Dlatego to przypominam, abyśmy jeszcze bardziej cenili wartość tej wolności, tej swobody, tej możliwości zwiastowania Jezusa Chrystusa. To, że tam ktoś się zaśmieje, to jest naprawdę drobiazg. Ludzie życie oddawali dla Ewangelii. Nie lękajcie się cierpień, kolejny werset tego listu, które mają przyjść. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Łatwo się czyta. Bądź wierny aż do śmierci. Ale perspektywa śmierci nigdy nie jest radosna. Nigdy nie wywołuje uśmiechu, zadowolenia. Ale wierni tego zboru stanęli twarzą w twarz z prześladowaniem, z groźbą śmierci. To prześladowanie w tamtych czasach miało podłoże religijne. Inspiratorem był diabeł, jest zdemaskowany w 10 wierszu. Jan powiada, to diabeł jest inspiratorem, stoi za tym. Oczywiście nie Jan to wiedział, to uwielbiony Jezus Chrystus objawia mu. Ale tam podaje ważny szczegół też ten werset. Będziecie poddani próbie prześladowania chrześcijan, doświadczenia. Miały być próbą wytrwałości. Zadaję sobie pytanie, w obliczu takich zmagań, w którym miejscu jestem? Na ile mnie stać by było? Co zrobiłbym? Jak bym się zachowywał? Naprawdę nie wiem. I podejrzewam, że większość z nas nie wie, jakbyśmy się zachowali. Ale im głębsza wiara, im głębiej jesteśmy w Chrystusie, tym mogę być spokojniejszy, że zachowalibyśmy się w sposób właściwy, godny ludzi wierzących.
Ogromny ucisk czekał zbór w Smyrnie. Więzienia, śmierć. A to słowo powiada, nie bój się. I znów ta myśl. Łatwo powiedzieć, nie bój się. Ale gdy masz w perspektywie prześladowanie, gdy masz w perspektywie doświadczenie, na końcu którego czyha śmierć i raczej pewna śmierć, jakże się nie bać? A jednak przekazy historyczne powiadają nam, że ci ludzie tak głęboko kochali Chrystusa, że nie bali się, nie lękali się. I że raczej były incydenty, gdy ktoś zaparł się Chrystusa, gdy zrezygnował z wiary w Jezusa Chrystusa. Ci ludzie byli gotowi na śmierć dla Jezusa Chrystusa. To tylko stawia przed nami dziś pytanie, w którym miejscu mojej wiary jestem? I na ile mnie stać? Co gotów byłbym znieść? Jak się zachować? Jak postąpić? Autor tych prześladowań jest zdemaskowany. Pseudochrześcijańska Ewangelia zdemaskowana. Ten uwielbiony Chrystus powiada im, wiem, kto za tym stoi. A oni może płacząc mówili, Panie, tak skoro wiesz, czemu nie zatrzymasz? Bo przechodzicie próbę, bo jesteście poddani próbie. Bez próby właściwie człowiek nie jest zahartowany. Jest meduzą, jest człowiekiem bez kręgosłupa. Musimy przejść próby. I dlatego jakiekolwiek przechodzicie próby, dla kogoś z boku może się wydawać, że ta próba jest śmieszną, naiwną, a ty sobie z nią nie możesz poradzić. To nie bagatelizujmy tego. Dla każdego z nas jest inny poziom próby, inna wrażliwość, inna wytrzymałość. Bóg wie, nic ponad miarę, ale On chce jak złoto wypróbować nasze życie. On nie wytapia stali, On wytapia złoto. On chce mieć nas jako wytopione, oczyszczone złoto. I Bóg oczekuje od nas też odważnego świadectwa. Niezależnie, co każdy następny dzień przyniesie, bo to jest zakryte przed nami. Ale jak powiadam, wszystko może się zmienić w ciągu mrugnięcia okiem. Będziemy musieli dać odważne świadectwo, dać świadectwo prawdzie swoim życiem, mową, znajomością Jezusa Chrystusa. I niezależnie od tego, kogo ta prawda będzie dotyczyć. I to jest też dramatyczne, kiedy musimy komuś powiedzieć prawdę, gdy on myśli, że jest w porządku, że postępuje dobrze. Ale Bóg będzie to objawiał. Bóg objawia, posyła ludzi, którzy takiej osobie powiedzą, żyjesz w grzechu, nie jesteś w porządku. Może w kościele wyglądasz dobrze, ale poza nim nie jesteś w porządku. I przyjdzie czas i moment, kiedy Bóg kogoś pośle i powie. To będzie wymagało wiele odwagi, ale też i świętości, i bogobojności, by stanąć przed kimś i powiedzieć takie słowo. To my musimy żyć przed Bogiem uczciwie, święcie, by ten ktoś napominany nie powiedział, taki sam jesteś, jesteś obłudnikiem. Nie mogą mieć ludzie argumentu, jeśli chcemy im powiedzieć, że potrzebują zmiany, potrzebują Jezusa Chrystusa. Bóg potrzebował takiego człowieka jak Martin Luther. Musiało 15 wieków minąć, by znalazł się odważny człowiek, który przeciwstawił się potędze Rzymu i powiedział to, co miał do powiedzenia. I nic innego nie było powodem, jak tylko miłość do Boga i troska o świętość Kościoła. On wcale nie chciał zmieniać, reformować Kościoła, on chciał zreformować ludzi. On chciał ludziom powiedzieć, gdzie jest prawda, gdzie prawda znajduje się w Bożym Słowie. Mógł podzielić los Jana Husa, a jednak odważył się śmiało o tym mówić. Jeśli pamiętacie tę ekranizację życia, biografii Lutra, film Luther, to można sobie już w tej ekranizacji nieco zdać sprawę, co zrobił, jak był odważny, na co się zdecydował. Inaczej było trochę z żoną Hioba.
kiedy w ciągu kilku godzin stracili wszystko. Hiob zareagował po Bożemu, ale jego żona nie. Nie mogła się z tą stratą pogodzić. I zadawała pytanie, to taki jest Bóg? To tak się On nami zajmuje? To tak nas wspiera? To tak traktuje sprawiedliwą rodzinę? Było jej trudno zaakceptować tę próbę, przez którą musieli przejść. Przez lata, powiada, składaliśmy ofiary na ołtarzu, postępowaliśmy bez nagany. Nie mogę takiemu Bogu służyć, który do tego dopuszcza. Ilu ludzi tak już powiedziało? Dlaczego Bóg dopuszczał do tego wtedy? Dlaczego dopuszcza dziś do takich sytuacji? Jest taka książka, która opisuje i daje odpowiedź pod tytułem Dlaczego? Dlaczego ludzie święci, wierzący też przechodzą próby i doświadczenia? To egzamin, przed którym stajemy. Tylko doświadczenia ujawniają, kim jesteśmy, ujawniają, czy nasze serca są czyste, w jakim stopniu jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale chcę wam powiedzieć, siostry i bracia, że żadna cena, którą zapłacimy dzisiaj, nie będzie wielką w porównaniu z mocą, jaka się objawi w naszym życiu, gdy staniemy przed tronem Bożym. To wszystko nie będzie miało znaczenia, ileśmy zapłacili, bo najważniejsze będzie, że będziemy przed tym Bożym tronem. Izabela rodem z piekła gromiła kapłanów, ścigała tych Bożych ludzi za czasów Eliasza, aż Bóg posłał człowieka pełnego pasji, który stanął przed nią i powiedział: nie boję się twoich bożków. Ona mu groziła: stanie się to samo z tobą, co ty zrobiłeś moim czcicielom. Mój Bóg zadziała. Eliasz się śmiał: twój Bóg jest martwy, nic z nim nie zrobi. Ale też doświadczył w pewnym momencie takiego dreszcza, moglibyśmy powiedzieć. Przeraził się trochę. Ale Eliasz nie wygłaszał gładkich kazań. Może przyjdzie taki dzień, gdy ktoś z nas, a może i jako społeczność, będziemy musieli stanąć twarzą w twarz przed rozwścieczonym diabłem i uczynić coś dla Królestwa Bożego. Trzymając się Boga, będziemy błogosławieni i przeklinani przez diabła. On tego nie zniesie. Jeremiasz doświadczył takiego przeżycia. Skarżył się: Panie, stałem się pośmiewiskiem. To chyba diabeł uderzył prosto we mnie. To było tak trudne doświadczenie. Podejrzany o zdradę, traktowany jako polityczny zdrajca. Jan Chrzciciel, kiedy wołał plemię żmijowe: opamiętajcie się, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co ustalono. Na nikim nic nie wymuszajcie. Herod strofowany za swój nieetyczny styl życia. Jan mógł się wycofać z tego wszystkiego. Nigdy tego nie zrobił. Poniósł konsekwencje swojego oddania Chrystusowi. Zadaję sobie pytanie, jak mocna jest pokusa, aby dla świętego, tak zwanego świętego spokoju, milczeć i nie poddać się naciskom. I jeszcze jedna rzecz. Tam jest powiedziane 10 dni. Oczywiście nie chodzi dokładnie o 10 dni. Symbolizuje to krótki czas doświadczeń. Potem był też dobry czas rozwoju Kościoła. Ale co to znaczy krótki czas? Jak czekasz na wypłatę, to ci się wydaje, że to bardzo długo. Jak siedzimy przed telewizorem, oglądamy dobry film, to tak szybko zleciało, 2-3 godziny. A pomyśl sobie, gdy trzeba było usiąść na 5 sekund na rozpalonej płycie pieca. Wieczność. Oto miara tego słowa krótko. Tak, Bóg powiada, to nie będzie trwało długo, ale dla ludzi doświadczanych nawet 5 sekund mogło być strasznie długim czasem. Ten czas dla Kościoła wydawał się długim czasem tych doświadczeń. Był czas potem rozwoju Kościoła, wzrastania. Był czas, kiedy doświadczali też ludzie wierzący wspaniałych błogosławieństw. Granicą zakreślającą ten czas próby jest słowo apostoła Pawła, który, gdy
kończyło się jego życie, mógł powiedzieć: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dlatego zajmuję się księgą objawienia Jana, bo umiłowałem przyjście Jego. Mam nadzieję, że też miłujecie to zwiastowanie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, że oczekujecie, przygotowujecie się na to spotkanie. Nadzieją apostoła Pawła był zmartwychwstały Chrystus, baranek, który umarł, ale żyje, zmartwychwstał. I to jest nasza pieśń pochwalna. Jeśli zajmiemy zdecydowane stanowisko w sprawie naszej wiary, to zostaniemy może uznani za fanatyków religijnych. Ale chrześcijanin to człowiek umiejący znieść doświadczenie, bo zna końcowy rezultat. Wierzę, że jakiekolwiek gdyby przyszły doświadczenia, będziemy w stanie zmierzyć się z nimi przed Bogiem, bo wiemy, jaki jest końcowy rezultat. Spotkanie ze zmartwychwstałym. Pytanie, jakie stawiam sobie, brzmi: czy jestem gotowy w każdej sytuacji postawić na Chrystusa? Bądź wierny aż do śmierci. Jak to się dzieje, zadaję sobie pytanie, że ludzie na łożu śmierci są tak wolni od rzeczy materialnych? Nic im już nie potrzeba, nawet nie chcą, gotowi są wszystko rozdać. Kiedy żyli, nie byli. Kiedy dobrze się mieli, nie byli gotowi tak spokojnie rezygnować z pewnych rzeczy. Dlaczego nie można mieć takiej ciągle postawy, być wolnym od tego, od czego stajemy się wolni na łożu śmierci? To też wyzwanie, jakie stawia przed nami Boże Słowo i Bóg. A jeśli czegoś doświadczamy, jeśli coś jest dla was trudne w waszym osobistym życiu, to wiedzcie, że inwestujecie w swoją przyszłość, w chwałę u stóp Jezusa Chrystusa. A Bóg nadziei niechaj was napełni wielką nadzieją i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. My, Boży ludzie, nie cierpimy w imię czegoś, ale w imię kogoś. A ten ktoś to Baranek Boży, który żyje i jest zmartwychwstały. Dlatego to jest dla nas pocieszeniem i to będzie też ważne, byśmy mieli otwarte uszy. Kto ma uszy, niechaj słucha. Uczniowie nawet mieli pokusę wiedzieć, kiedy to wszystko się stanie. A Jezus im powiedział: nie wasza to rzecz. Bądźcie zawsze gotowi. Inwestujmy w sposób najlepszy. Niech Bóg nadziei wypełni nas pokojem w wierze w Jezusa Chrystusa. I myślę, że w takim nastroju troszeczkę melancholijnym, że tak powiem, stańmy przed Panem i podziękujmy Mu, że to, czego doświadczamy, to nie jest stracony czas, to nie jest zmarnowana inwestycja. Bóg nie umarł. To filozofowie poumierali, a On ciągle żyje, zmartwychwstały. Podziękujmy Bogu, uwielbijmy Go, bo godzien jest chwały.